6. Wczesna wiosna to najlepszy moment na zwalczanie ochojnika, zanim szkodnik zdąży się rozprzestrzenić i wyrządzić duże szkody. Najczęściej występuje on na modrzewiach oraz na świerkach. Postaraj się ręcznie usunąć jak najwięcej galasów. Galasy są to te niby szyszki, które są przyczepione do pędów. W galasach rozwija się ochojnik. Wycinaj bądź odrywaj galasy z drzewa. Przed wykluciem się larw. Po zebraniu galasów należy je spalić. Jest to metoda pracochłonna, ale skuteczna. Szczególnie w przypadku młodych drzew. Może zdarzyć się tak, że przy próbie oderwania galasa, oderwiesz również gałązkę. Nie przejmuj się. Drzewo w tym miejscu wypuści kolejne pędy. Następnie zastosuj oprysk olejem parafinowym. Najlepiej w drugiej połowie lutego lub w marcu. Oprysk zniszczy formy zimujące ochojnika na pędach i glaków. Olej zawarty w oprysku doprowadzi do ich uduszenia. Dodatkowo możesz zaprosić do swojego ogrodu naturalnych wrogów ochojnika, takich jak złotooki, biedronki czy ptaki. Mogą one Ci pomóc w walce ze szkodnikiem. Na moim kanale znajdziesz filmy o tym, jak zrobić Oprysk z oleju parafinowego, a także jak zrobić domek dla biedronek i domek dla innych owadów. W późniejszym okresie wiosennym, to jest kwiecień-maj, zastosuj środek owadobójczy. Może być na przykład mospilan, bądź też karate. Zwalczy on larwy ochojnika. Należy jednak pamiętać, że oprysk owadobójczy może być szkodliwy dla naturalnych wrogów ochojnika. Używaj go rozważnie. Ponadto regularnie monitoruj drzewa, aby móc jak najszybciej podjąć działania przeciwko ochojnikowi i ograniczyć jego rozwój. Dzięki i do następnego materiału. Cześć!